W Łódzkim mamy około 5 tysięcy pacjentów, którzy mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca i takie leczenie nie odbyło się z powodu zamknięcia uzdrowisk. Wszystkich tych pacjentów prosimy o odesłanie swojego skierowania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mają Państwo na to czas do 31 lipca 2020 roku. Można takie skierowanie przesłać do nas pocztą, to najbezpieczniejszy sposób. Można także dostarczyć osobiście do siedzib NFZ, w tym do nowej siedziby przy ulicy Targowej 35. Bardzo ważne jest to, że warunkiem rozpoczęcia leczenia sanatoryjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa. Takie testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Pacjenci zrobią je w punktach pobrań nazywanych drive-thru. Na terenie naszego oddziału jest 11 takich punktów. 3 punkty są w Łodzi. Punkty pracują codziennie przez 2 godziny. Podstawą do wykonania testu będzie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, ale to nie znaczy, że pacjent ma ze sobą zabierać takie skierowanie na wymaz do punktu. Wystarczy, że weźmie ze sobą dowód osobisty. O tym, gdzie będą wykonywane testy i w jaki sposób zostanie to zorganizowane, dostaną Państwo pisemną informację od Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia razem ze skierowaniem na leczenie sanatoryjne. Wynik testu otrzymają pacjenci od uzdrowiska, do którego zostali Państwo skierowani. W przypadku negatywnego wyniku testu uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia. I ten telefon jest tak naprawdę ostateczną informacją o tym, że możecie Państwo wyjechać na kurację.